Witajcie w ten piękny, słoneczny dzień. Pytaliście o Jarka, a Jarek właśnie tam w polu 60. Kupiłem wodę, bo kurczę, bez wody to nie da rady w taką temperaturę. Ja planuję też dzisiaj wsiąść w czerwoną i tutaj te chaszcze, co są, położyć. Ale to jeszcze zobaczymy. Sam jestem ciekaw, zobaczcie, tu wszystko to było cięte i wyrasta, ale już raczej tak nie mrawo, chociaż tutaj jest dość wilgotna gleba, porządna, więc tu będzie rosło wszystko i zawsze, ale już ta nawłoć po kasowaniu już nie jest taka skora do rośnięcia, od razu po niej widać. A coś tam się dzieje u Jarka ciekawe. O, zagrzebał się. Teraz zobaczymy, co tam się stało. Ale zapchany. Pomyślałem, że wody zapomniałeś. Proszę bardzo, cześć. Nie atrapiłem, nie mogę się wyciąć. A do tyłu? O kurde. Ale widać, jak ta głowa stała, że taki mur się zrobił, nie? No. Ale jaka ładna ta ziemia, nie? Tu jest czwórka, najlepsza na całej działce. Mamy w Poznaniu, że pan to wyrzuca, że jest tak trudno, ciężko go przejechać. Pierwszy przejazd na Kijowy do drugiego roku. No na pewno. Ale robaki widać, dżownice są. No, węże są. Węże też są? No, tam krzaków, kurczę, jak ten, jak... Wiem, przetargałem, bo tam gałęzie były, to wyskoczyło kilka takich jakichś krótkich. A to padalce. A spróbuj podnieść, oła, do góry ten, może wyjdzie, nie? Właśnie nie chcę wyjść, no. To podnoś do góry i cofaj jednocześnie. O właśnie! No. Poczekaj. No teraz spróbuj. No. No, daj się do przodu. Kawałeczek do przodu jeszcze. O, i tak będzie dobrze chyba. Pojechano. Jeszcze jeden? Dajesz, o, już widzę go. Dobra, dawaj do przodu. Jeszcze. Dobra, na dół. Tu jest. Blade. Jarek, wiesz co? Zostaw to i chodź tu. Tutaj chodź. Jakoś stąd, tu stąd, tam. Dobra, ale tu pan Jarek, widzisz jak jest cięte? Proszę? Widzisz jak jest cięte? Tak. To tak przy tym ciętym, bo to jest pewniak.
No właśnie ja mam zamiar po brony właśnie iść i tam to przejechać bronami. Bo tutaj już co, nie? Kurde, widziałem, że jednak się nie udała zamiana za zatorę, za Ursusa. A jeszcze cicho, bo to się nagrywa. No. Serio? Teraz? No teraz serio się nagrywa. A, dobra. No bo chciałem zobaczyć jak ta orka wygląda. No ale dobra, jak już wiecie, no to ten. To później pokażę. No, dalej, to później obgadamy. Później obgadamy, no. Kurczę, tam przy rowie to strasznie ciężko, gdzie pan to wyrzucał, jest przekopać się, 60 się kopie tam jak cholera w tym mule. Tak? Z rową. No zobaczymy. A bąków lata od cholery tu. No niestety, bo tu jest mokro, to one się mają gdzie rozmnażać. No. A to nie wiem, czy jeździ za tymi krzaczorami, czy nie. Tam to dosyć ciężko jest. Ale tak, żeby gdzieś siadała, to nie ma takiej. Nie, ona teraz tutaj nie siądzie, bo wszystko jest sucho w miarę w tej chwili, no. No i fajnie to też. Czy za krzaczorami jeździć? No ja zawsze to jeździłem od samego początku, nie? To znaczy inaczej, od tej linii tych, to są chyba olchy z tego co pamiętam, ale już zapomniałem, może i olchy. To tak zostaw po prostu na drogę traktorem, nie? Mhm. Żeby traktor sobie mógł tam jechać po prostu wzdłuż do tamtego wyjazdu, bo tamten wyjazd odbudujemy, co jest, nie? I żeby po prostu można było przejechać i wtedy po prostu te, możesz poprzeczniaka zrobić takiego, i żebyś wiedział odkąd jechać, nie? No tej brzozy to chyba, tej brzozy na środku to chyba... To wierzba dziadostwa, no to trzeba powyrywać, ale to zrobimy na jesień. A ta brzoza to też, w ogóle te brzozy wszystkie idą do wywalenia. Bo tutaj będzie po prostu pole regularne i one tutaj rosnąć nie mogą. No to mi się tak wydawało właśnie. No. Dosyć kijowo by się to uprawiało. Bardzo kijowo by się uprawiało i stąd po prostu trzeba je tutaj się ich pozbyć. Tak jedno tamten krzaczor, a ile problemu robi przy. No właśnie, i okrążanie jego i tak dalej. Jeszcze raz omijanie, żeby pojechać sługiem. Nie, to zrobimy ten. Słuchaj, jeszcze jedno, bo jest gorące jak pierun. Ja ci zostawię drugą wodę, bo miałem ją wziąć sobie, ale ja sobie kupię w razie co. Bo ja teraz jeszcze idę, bo tak, mam plan taki, że idę po 60 czerwoną i wjeżdżam w te krzaczory po prostu i je kładę. Za ten czas, ale jest jeszcze jedna rzecz a propos właśnie Ursusa, no i chyba, którego? No właśnie tego co ma być. A będzie? O patrz, żurawie. A będzie? Będzie. O. No, tylko po prostu muszę się dogadać jeszcze co i jak, bo jak widziałeś to zatora już nie ma. No. No, i to nie jednego. No właśnie, także tylko przywieźć. Zobaczymy. Dobra. Panu przywiozą go? No właśnie ten temat muszę dokończyć. Tymczasem tutaj kończymy i resztę dokończę z Jarkiem poza kamerą. No moi drodzy, jedziemy tankować, bo przywiozłem też paliwo. Ale zobaczcie, jeszcze naprawdę tu jest czarna, piękna ziemia. Ona teraz wiadomo wyschnie przy tym. Ale to akurat nie jest, w ogóle nie szkodzi, nie przeszkadza. Zmienimy trochę tor orki, tak żeby tutaj przy tym zaorać. Jarek już jedzie po paliwo. No chyba pojadę załatwiać trochę inną rzecz, ale to zobaczymy jeszcze. W każdym razie no dużo jest, dużo takich rzeczy po prostu organizacyjnych przez to, że właśnie mnie nie ma, ale i to koło domu, i to w polu, i to z ciągnikami, i to ze wszystkim, także o brak zajęcia to ja się wcale nie muszę martwić. Natomiast jeszcze się zastanawiam, zaraz pogadam jeszcze z Jarkiem na temat tego, czy te przedpuszki po prostu nie założyć i krój. Zobaczymy jeszcze, poczekam jak on to będzie orał i wtedy nam się to wszystko okaże. A tymczasem nalejemy ropy, wiaderko, dwa wiaderka, bo tam ponad 20 litrów jest w jednym baniaku, a wziąłem tej ropy więcej, widzieliście na początku tankowanie było. Jarek, weź ten żółty, bo ma ten gardło szersze, to się lepiej będzie lało. Ale pół zbiornika jeszcze jest. Ale jak pan ma? Właśnie nie wziąłem, dlatego weź ten. Jest lejek, co mówię, że nie mam. Czekaj, zaraz dam noża. Zaraz będzie lejek. Pewnie.
pojemnik na śrubki. Pojemnik na śrubki, ważna rzecz. Chyba wejdzie. To tam siano już grabi, czy nie? Właśnie widziałem, że, nie widziałem, żeby grabił, wiesz? Myślałem, że on z rano zaatakuje, żeby się nie grzać później. No. Chłodnicę wyczyściłem i się nie grzeje właśnie. To jest fantastyczna rzecz. Także temat się rozwiązał. Wyleciało kilo tej nawłoci stamtąd. Prawie 25 litrów tutaj jest w tym baniaku. Nie chciałem pokoreglać, żeby się łatwiej nalewało, nie? No, 60 trzeba będzie umyć. Pomalować. Kurczę, uciekła mi kabina, ten maska z ten w takim kolorze z internetu. Dobre. Tak, ale tamta była pomalowana, więc założyć gotowiec i odjazd. Także tutaj trzeba będzie tylko tą, bo tu jest niepiaskowana i nieodtłuszczona, więc będzie się trzeba tylko z tą. Nie, wystarczy wykostować, pomalować. No. Ładnie i gitara. I co? I to, tutaj jeszcze takie kołeczki są gumowe. Wiem. Gdzie te otwory? O, tak tu ten jeden rozbity. Dokładnie. I je też doposażyć, żeby ona tak... Ja je kupiłem kiedyś, te kołeczki. Kurczę, wiesz co? Gdzie ten klejek zostawię? Ja go zostawię tutaj w brzozie. I będziemy go mieli do nalewania paliwa. Daj baniak. O. Tyle wystarczy, czy chcesz jeszcze dychę? Nie, to chyba jest pełno. Gdzie pełno? Tam nie było paliwa. Tu było. Tak? No, 10 centów od góry. A, no to jest git. To reszta pójdzie do czerwonej. I tyle. To nic, jedziemy. No, zobaczcie, tutaj ledwo co po tej glebogryzarce odłażą te rośliny. Chaszcze, no chwasty w ogóle wszystko. Ale już tak nie chcą łatwo wyłazić. No słuchajcie, trochę z Jarkiem pogadaliśmy o tym, co tu robić. No i chyba będziemy tutaj robili ten poplon z gorczycy. Ale to się jeszcze okaże. Na razie zobaczymy, jak to idzie tutaj. Szybciej pojechać, zobaczymy, czy to da radę. Oj, tutaj jest ciężko. Wraca, niedobrze. Jarek! Poczekaj chwilę. Tam trzeba dokręcić, a tam trzeba poluźnić, a tutaj trzeba skręcić całkiem. Ja widziałem, wtedy on dużo lepiej bierze. Nie, w drugą stronę. Czekaj. Już jest do końca tutaj? Jeszcze jeden obrót zrobił jakoś. A pokaż, czekaj, jak to się... Nie, jest git. I tak ja zauważyłem, że jest dużo lepiej, wiesz? Dobra, ja się wycofuję jeszcze. Dobra.
Ale kurde, gryzą te... Nie wiem, jak wy nazywacie te muchy końskie? Bo u nas to są muchy końskie, wiem, że to jeszcze nazywają ślepaki. Inni mówią, że to bąki. Ale one potrafią ten użreć. Kurczę blade, nie chcę przewracać tak jak ten. Jakby to się widziało elegancko. No ale Jarek mówi, że tutaj ciężko się orze. No i słuchajcie, to trzeba będzie broną ciężką. O, tam już się zagrzebał. Ale mnie to chleje tutaj. O, widzicie to dziadostwo. No dobra, jest jak jest. Inaczej nie będzie. Trzeba będzie po tym pojechać, słuchajcie, broną rzeczywiście ciężką. Rozbić to dziadostwo i od razu obsiewać. No i właśnie a propos poplonu, to taki pomysł jest. Pomysł jest na gorczycę, bo ona ładnie zasłoni. Zielsko nie będzie miało światła i po gorczycy żyto o zimę. Takie są plany. Zobaczymy, co z tego będzie. I tyle. Ja, słuchajcie, jadę załatwić pewną sprawę, o której już usłyszeliście niechcący w filmie. Nie chciałem nic mówić, ale zobaczymy. Jak to się okaże, kiedy, co i jak, będziecie widzieć. Dobra, tymczasem na tyle z tej, teraz z tej sytuacji, bo na pewno dzisiaj jeszcze jeden film nagram, także teraz się będzie nagrywało dużo. Zobaczymy, co i jak. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!